dzisiaj zmiana planów. Jednak jesteśmy dzisiaj na Zaporze Solińskiej. Idziemy dzisiaj na główną plażę. I takie to mamy widoki. Dzisiaj dzieciaki się kąpią, bo mamy ostatni dzień przepięknej pogody. Więc zobaczymy, jak tu będziemy spędzać czas. Ale jesteśmy tutaj na calusieńki dzień. Widzę, dostawili jakieś wesołe miasteczko. Więc atrakcji nie zabraknie. Parkingi są przepełnione. Ale nie jest tak źle. Dobra, lecimy na Zaporę. Idziemy, szukamy plaży. Gdzieś się będziemy tutaj rozkładać. Planuję też pływanie statkiem, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie jeszcze jest niewiele osób. Chociaż już o, pierwsze wojaże mają. Dobra, zostajemy tutaj na plaży. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie słychać. Nie wiem, ile tu ponagrywam. Będziemy plażować. Jesteśmy jeszcze większą ilością osób, niż się spodziewaliśmy, dlatego że naszego kolegi, który dzisiaj z nami jest tutaj, przyjechali rycy bonować się urodziny i taką mu niespodziankę zrobili. Przyjechali 400 km po to, żeby spędzić z nim ten dzień. A ja idę teraz na straganę kupić jakiś SPF, żeby dzieciaki wysmarować, bo nic nie mamy. Każdy wszystkiego zapomniał, wszystko zostało w domku. I od razu po jakiś koc, ponieważ plaża jest kamienista, no i mało komfortowa. Także idziemy, idę, coś kupię. Chyba nie tu weszłam, nie tu, jeszcze dalej. Myliłam wejścia, tam są jakieś bary. Więc idę na stragany, zobaczę, co tam będzie. Mówię, jakiś koc by się przydał. Bo rozłożyć ręcznik ciężko będzie w tym usiedzieć. No naprawdę są mało komfortowe te kamienie. Dobrze, że wszystkie dzieciaki mają kroksy, to mogą spokojnie po wodzie chodzić. Mam nadzieję, że sobie dzisiaj nic tutaj nie zrobią krzywdy na tych kamieniach, bo no mało bezpiecznie, ale dobra. Jesteśmy na strzeżonym kąpielisku, mamy kilku ratowników. Teren nie jest zbyt duży, więc damy radę. Zresztą my jesteśmy wszyscy przy zamysieńkiej wodzie rozłożeni. Wybieramy się właśnie jeszcze na taki rejs statkiem. Zobaczymy, czy nam się uda. Zobaczymy, jak długo tutaj wytrzymamy, bo u nas dzisiaj ma być 31 stopni. Także widzimy się już później. Troszkę, ale akurat nagrałam. Jak zawiało. Jak zawiało, to poleciało. Aż lód się roztopił. Weszliśmy na tamę, idziemy się przejść. Ale chmura się zbiera, nie wiem, ile słyszycie. No, leci wszystko. Wykleją się, nie mamy wody. Woda jest w aucie. Kochani, mamy już kolejny dzień. Wczoraj już wam nic więcej nie nagrałam. Na tamie przegoniła nas ulewa.
Jak widzieliście, wiało niemiłosiernie, a za chwilę się takie wiatrzysko zerwało i tak zaczęło lać, że po prostu moment z tej tamy uciekliśmy. Nie szliśmy już więcej nigdzie, wróciliśmy do domku wszyscy i siedzieliśmy po prostu w domku. Także tak spędziliśmy wczorajszy dzień, a dzisiaj Was zapraszam na kolejkę. Jedziemy dzisiaj za ile? A wczoraj nawet kroków nie sprawdziłam. Jest 7:42. Ja wstałam 5:30, codziennie tutaj tak wstaję, 5:30 na wakacjach. Jutro powiedzieliśmy, że śpimy długo, nie budzimy się, nigdzie rano nie jedziemy, a dzisiaj jedziemy na kolejkę bieszczacką, więc na pewno też coś Wam jeszcze nagram. Zobaczymy, a tymczasem się z Wami rozłączam i kto idzie? Ksawery idzie. Zamknij drzwi, kochanie, zamknij. No, także rozłączam się i widzimy się później już na kolejce. Zjadłeś śniadanko już? Tak. Dobra, no to już każdy nakarmiony. Dzisiaj w końcu wyrobiliśmy się przed czasem, bo ostatnio za każdym razem gdzieś tak na styku, już wszyscy w autach, a my się jeszcze zbieramy. Jednak 10 osób w jednym domku z jedną łazienką, to jest naprawdę niezłe wyzwanie wybrać się na konkretną godzinę. Dlatego codziennie bardzo wcześnie wstajemy, żeby po prostu to jakoś fajnie ogarnąć. Żeby nie było tłoku, także widzimy się później. Jesteś na miejscu. Ile? Chyba 2 złote. No co ty, parking za 2 złote? Faktycznie. 2 złote parking kosztuje. Wszędzie zera jeszcze dopisują. Dobra, to są, tak? Tak, chyba raczej tak. Za Grześka, nie? Tak. No. Mam, ale nie, ty nie wiesz tam od tutaj, gdzie było. Nie, magnes weźmiemy taki z taką kolejką. Czy taką? Byliśmy już na miejsce, czekamy już w tym momencie na odjazd. Mamy jeszcze 10 minut do zbiórki i pójdziemy sobie obejrzeć tutaj kolejkę. Ja już musiałam pójść wydać kasę na taką bluzę, o taką z wilkiem, bo jest po prostu potwornie zimno. Nie przygotowałam się na ten wyjazd. Mamy tutaj fajną ciuchcię. Trasę mamy dwugodzinną z 30-minutowym postojem w jakiejś miejscowości. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo fajnie. Płoty drewna do przewożenia. Tam mamy jeszcze jedną lokomotywę i drezynę. My wczoraj na tej drezynie w końcu nie byliśmy, ale reszta ekipy, która była, powiedziała, że jednak było strasznie ciężko, że nogi strasznie bolały od tego pedałowania. Ale fajne kolejki. Więc w sumie nie żałujemy. Chyba lepiej było na tych kamieniach leżeć na plaży, jak się zmęczyć, bo ci wszystkich bolą łydki. O, tu jaki mamy wózeczek. Już Wam pokazuję. Patrzcie, jaki mamy fajny zabytek. No dobra, odwrócę z drugiej strony i pokażę Wam, jak to wygląda. I tam, jak widać, wagony towarowe. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. So high, trusting our wings to fly. No i już idziemy dołączyć do grupy i jutro się nigdzie nie wybieramy. Jutro siedzimy raczej w domku, bo już każdy jest zmęczony tym porannym wstawaniem. Także idziemy czekać na kolejkę.
Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Właśnie zakończyliśmy przejażdżkę kolejką. Można powiedzieć, że każdy bardzo odpoczął. To jest jedna z tych atrakcji, którą warto zobaczyć, ale raczej się do niej nie wróci. A teraz jedziemy do zoo. Gdzieś tutaj 3 km stąd jest jakieś małe zoo, więc jedziemy, pooglądamy zwierzątka, nakarmimy, zobaczymy co i jak to wygląda. Oczywiście zabieram Was ze sobą. No to jechaliśmy na miejscu. Nie jest to zbyt duże. Ale zaraz zobaczymy, jakie tu będziemy mieć zwierzątka. Patrzcie, patrzcie kochani, co znalazłam. Czy ktoś u nas spragniony na wypierdek? Chodźmy do wypierdka. Szacun. No i my jednak rezygnujemy z tego wejścia tutaj. Nie będziemy wchodzić, ponieważ bilet kosztuje 15 zł od osoby. A tak naprawdę tutaj niewiele jest do zwiedzania. Kilka zwierzątek, więc szukamy czegoś innego. Takie jedzonko przyszło. Witam się z Wami, kochani, w kolejnym dniu. Będzie to vlog trzydniowy. Dzisiaj go na pewno już zakończę, dlatego że jesteśmy właśnie na cyplu na plaży w Poleńczyku. Jest mega fajnie. Dzisiaj tu będziemy cały dzień. Już w sumie pół dnia minęło. Tak jak widzieliście, właśnie zamówiliśmy sobie zapiekanki, żeby coś przekąsić. Na docelowy obiad jedziemy już do nas do domku. Zamówiliśmy sobie też na 2 godziny rowerki i niedługo na nie idziemy. Taki dzień dzisiaj, bo mamy przepiękną pogodę. Miało dzisiaj padać, a dzisiaj już rano pokazało, że jednak padać nie będzie. Więc wybraliśmy się tak, żeby spędzić ten dzień właśnie poza domkiem, na zewnątrz, ale już nie tak bardzo męcząco, bo my tu codziennie wstajemy po 5 rano, żeby coś tam sobie podziałać.
Więc dzisiaj już tak na oddechu cała ekipa pojechała, został tylko nasz 10-osobowy domek, wszyscy inni już pojechali. Dzisiaj my zostajemy do niedzieli, jutro mamy w planach pojechać do skansenu, do Sanoka. Zobaczymy, co jeszcze będziemy robić. Także dzisiaj jeszcze gdzieś tam popływamy sobie właśnie tymi rowerkami. Mieliśmy brać łodzie elektryczne, ale stwierdziliśmy, że jednak rowerkami pewnie będzie ciekawiej, bo sobie popłyniemy aż pod Tamę, a łodziami tak krótszy czas był za te same pieniądze. Na 2 godziny mamy rowerek albo na godzinę łódź, więc wybraliśmy jednak rowerki, bo rowerkami można podpłynąć tutaj na taką wysepkę, a łodzią już się tam nie podpłynie. Więc myślę, że też będzie fajnie. O, może chwilę sobie tutaj siupnę i z wami pogadam chwilę. Także tak, wakacje mijają nam bardzo fajnie, bardzo aktywnie. Codziennie siedzimy do prawie 12 w nocy. Ja już pomału tracę paznokcie. Na poniedziałek jestem umówiona i tak, bo już jest o tydzień za długo i tak przetrzymamy, ale jakoś przetrwałam z tymi paznokciami. Ale czy one są ważne w tym momencie? Raczej nie. Także w domu wiem, że już czeka na mnie też kilka paczek, bo już dzwoniła Nikola, więc będę składała te filmy. Mam awarię laptopa. Te filmy będą składane troszeczkę później, za co was przepraszam, że nie ukażą się od razu te filmy z wakacji, dlatego że są nagrywane zarówno kamerą, tak jak w tym momencie, i telefonem. I ja będę musiała posegregować, który dzień jest na kiedy. Nie jestem w stanie w tym momencie tego zrobić tutaj, pomimo że mam laptopa i tak planowałam, bo zawsze tak robię, że zgrywam każdy dzień na osobny folder. O, ale leci samolot, patrzcie. To chyba policyjne. Strasznie nisko leci nad Tamę. A właśnie, bo tak w ogóle tam mamy Tamę. Zobaczcie. Tam jest Tama. Tu są statki. Wczoraj, ostatnio byliśmy tam na plaży. No i tam mamy Tamę. Poleciał za Tamę. A, mówiłam o tym, że zawsze tak robię, że zgrywam sobie każdy dzień na wakacjach, a później w domu montuję i trwa to szybko, ale w tym momencie nie jestem w stanie zgrywać wszystkiego, dlatego że ostatnio jak zgrywałam, pomyliłam się, zabrakło mi miejsca i chciałam część rzeczy usunąć i przez przypadek usunęłam cały mój folder z YouTube'em. Więc były tam wszystkie intra, outra, muzyka, wszystkie zaległe filmy, wszystkie zniknęły również, wykasowałam filmy o Łęcznej, które już były w dwóch częściach zrobione, dwie części z tych filmów. Wykasowałam dwa footbooki, które trzeba było zmontować ze sobą i one już były do publikacji. Usunęłam jeszcze jeden film po części z gadżetami i już go niestety nie odtworzę, dlatego że część rzeczy była nagrana w starym domu. No i dlatego mówię, że mam problem z tym. Wkurzyłam się niesamowicie, ale trudno, no nie mam co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, czasu nie cofnę, ale chodzi o to, że w tym momencie po prostu muszę sobie jakoś to wszystko pościągać. Jest jakiś program do odzyskiwania danych, ale nie wszystkie dane jestem w stanie odzyskać. Mąż może mi to zrobić, ale dopiero jak będziemy w domu. A tu mamy o tyle problem, że ja nie mogę zrzucać tego, co mam w tym momencie nagrane. I zajadę do domu i po prostu z dwóch kart będę zrzucała wszystko. Więc naprawdę to będzie bardzo dużo pracy przede mną, zanim ja to poskładam. Postaram się oczywiście jak najszybciej, ale mam też współpracę, które muszę nagrać i one są zobowiązane jakimiś terminami. I wy już je pewnie widzieliście, jeżeli to oglądacie, bo obstawiam, że już jeden film ze współpracą na pewno poszedł. Także zobaczymy, jak to będzie. Tutaj sporo odpoczywamy. Powiem szczerze, że nawet rzadko wyciągam kamerę. Jak już gdzieś mi się uda na chwilę odejść, ale z reguły jesteśmy wszyscy w parce, wszyscy w grupie. Z nami w aucie też jeżdżą jeszcze dwie dodatkowo osoby. A jak wiecie, ja nigdy nie nagrywam w takim gronie, pomimo że wszyscy tutaj oglądają, wiedzą, że mam kanał. Nie wszyscy oglądają, tylko wszyscy wiedzą, że mam kanał. Są dwie osoby, które tutaj oglądały, więc Ewelinko, serdecznie ciebie pozdrawiam. Buziaczki. Także tak. I idziemy dalej. Graliśmy dopiero z dzieciaczkami w Uno. Jeszcze będziemy grać i jeszcze mamy chwilę relaksu. Godzinkę i wsiadamy na rowerki. Na rowerkach na pewno wam coś ponagrywam.
bo mówię, no fajnie tutaj jest, ale teraz już się skradam. Byliśmy tutaj w pobliskim barze, właśnie na zapiekankach, żeby coś przekąsić, bo obiad mamy w domu. Ja się chronię od słońca jak mogę i nie wiem, jak ja to na tych rowerkach przetrwam, bo mam bardzo spieczone ramiona. Muszę jeszcze raz filtr założyć, zanim wskoczymy na te rowerki, bo naprawdę no, słońce daje. Ja na przykład na nogi nałożyłam, na uda nałożyłam przyspieszacz opalania i na brzuch i mi przepięknie przypaliło, przybrązowiło i nie nałożyłam na piszczele i piszczele na ramiona. I tu mnie tak piecze po prostu, bo się skóra zjarała bez niczego. Z reguły to te przyspieszacze opalania tak działają. A tutaj akurat zadziałało odwrotnie, także będziemy później płynąć pod tamę. Na rowerku też będę mało nagrywać, bo z tyłu za nami będzie dwie osoby spoza mojej rodziny, więc też nie będę nagrywała. Będziemy mieć dzieci na pokładzie i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, rozłączam się i widzimy się później. No i my już na rowerkach. Mam kierowców, więc ja się dzisiaj nie napracuję. Już Wam pokazuję, jak to wygląda z przodu. Opa, są chłopaki. I płyniemy, za nami jest z tyłu nasza ekipa i nasze dzieci. Tak jest, Ksawery, pomachaj, Ksawery. Także płyniemy sobie dookoła, będziemy płynąć też pod tamę. I co, na tą małą wyspę też popłyniemy? Tam tak, możemy tak. Płynąć? Wszędzie możemy płynąć. Ale pan coś mówił, że jedna jest jakaś płatna, to która? A, to tamta jest płatna. O, bo to jest fajna wyspa. No dobra, zobaczymy jeszcze. No, popłyniemy tam, zobaczymy. Popłyniemy dookoła, zobaczymy, co tam się dzieje. Na kajakach. Kochani, dopłynęliśmy na wyspę nad jeziorem Solińskim. I patrzcie, tutaj mamy pawie po prostu, ale piękne. Idziemy, pokażę Wam. I zrobimy sobie zdjęcie, a co? Patrzcie, jakie piękne. Cudowne. No, na grilla przyszedł. No. Pan. On jest niesożerny. I tam mamy jeszcze jednego. Już idziemy. Ale cudowne. Fantastyczne. A teraz podchodzimy do owieczek. Idę tutaj razem z Natalką. No inny kolor, prawda? Ładna. O, o, ta jak pędzi. Zobacz, jak biegnie. No, ale ostrożnie, Natalka. Idą chyba do pawiów. O, tam jest dinozaur. Zobacz, Natalka. Chodź, idziemy, zobaczymy dinozaura. Musimy pokazać to Szymonowi. No. Chyba te owce to są naszymi przewodnikami do dinozaurów.
Tak myślisz? Mhm. Świetna przygoda, fajnie, że zajechaliśmy, przypłynęliśmy na tą wyspę, prawda? No, chyba teraz już rozumiem, czemu jest płatna. Są owce. Ale nie jest płatna, nie ma tutaj nikogo, kto zbiera pieniążki. Nie? O, owce pobiegły, za to mamy dinozaura. O, i mamy pana jeszcze jakiegoś z maczugą. Króliki! I króliczki są, a ja szłam dołem i nie widziałam. Tu mamy owieczki. A tu idziemy do dinozaura i do króliczków. Takie atrakcje mamy, jak wpływamy na wyspę. Tak, tu pan co pilnuje dinusia. Chyba chce zabić dinusia. A tu mamy króliczki malutkie, jakie czaderskie. Say what? Robią? A tam są kolejne dwa. Patrz, jak jedzą marchewkę. Jedną marchewkę, wszystkie trzy. Panie, są jakąś rodzinką, że się dzielą. Mhm. Tego teraz jak jakieś... Chyba pani się zmięczył. Tak, tu mamy o, jeszcze jednego malutkiego. Króliczka, ale patrz, jak łapki do tyłu wyciągnął, widzisz? Ślicznie. Słodziusi. Najsłodszy ma te pyszczki uszczka. Plaża jest mega przyjemna, naprawdę. Ale tu jest, trzeba, tutaj naprawdę opłaca się wziąć sobie taką łódeczkę, bo jest możliwość tutaj rowerki wypuszczyć na cały dzień. I tu jest po prostu wszędzie piasek. Wszystkie plaże, które mamy, nawet ta, która rzekomo powinna być marina na plaży na Cyplu, powinna być plażą piaskową, ma mimo wszystko jednak kamienie. A tutaj naprawdę wszędzie jest po prostu piasek. Jest fantastyczna ta plaża. Można spokojnie sobie na tej plaży posiedzieć. I myślę, że tutaj spokojnie można wypożyczyć właśnie rowerek na cały dzień, przypłynąć tutaj. Nie ma tutaj tłumów. Tu jest, zobaczcie sami, tu jest zaledwie kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, tu więcej jak 50 osób na pewno nie ma, a wysepka jest dość duża, a tam jest jeszcze z drugiej strony taka bala z grillem albo z stoliczkiem, w zależności co się zamawia, jest to płatna atrakcja. No i są te zwierzątka, które też są atrakcją, tak? Świetne króliczki, które gdzieś tam sobie chrupią tą marchewkę. Myślę, że spokojnie tu fajnie by było sobie posiedzieć w większym gronie. My dopiero jak odkryliśmy to miejsce, to żałujemy, że nie zabraliśmy tutaj wszystkich naszych znajomych i nie przyjechaliśmy po prostu tutaj. Także jeszcze mamy zamiar popłynąć na tamę, chociaż tutaj jeden rowerek jest mniej sprawny, drugi bardziej, więc zobaczymy. Mnie jeszcze ciekawi z tamtej strony, co to jest, bo tam jest taki jakby postój dla łódek. Nie wiem, co to jest. Jest na pewno tam jeszcze jakiś większy hotel. Zobaczymy. Na razie sobie chodzimy. Plaża jest piaszczysta. Część osób poszła właśnie jeszcze oglądać zwierzątka. O, już widzę, niektórzy wracają. A ja sobie spaceruję dookoła tej wysepki. Fantastyczne miejsce. Tu naprawdę można przyjść i spędzić, wypożyczyć rowerki, spędzić tutaj cały dzień. Bez tłumów. I na piasku, a nie na kamieniach. Także jeżeli jesteście nad Zalewem Salińskim, na Cyplu, wypożyczacie rowerki i śmiało płyńcie na tą wysepkę po prawej stronie, bo są dwie wyspy. Jest po lewej malutka i po prawej, której nie widać od nas z plaży, z Cyplu, ale jak tylko wypłyniecie, to zobaczycie i na tą wyspę się kierujcie. Jest tutaj opłata 5 zł, ale mimo wszystko i tak jest warto, bo unikacie wszelkich tłumów, kamieni i wszystkiego. Oto kolejna zdobycz Xawerego. Ma już krzemień znalazł. Teraz małże, już wam pokazuję. My tylko zbieramy i będziemy zawozić do domu pamiątki z wakacji. Tutaj mamy przepiękny krzemień. Tak mi się wydaje. Już mamy drugą rzecz. Mamy teraz patro wchodzi.
No i dobra, kochani, ja się przyszłam już z wami pożegnać. Wróciliśmy już do domku, rozpaliliśmy grilla, jak słyszycie, dzieciaki na dole się bawią. Więc ja się już z wami żegnam na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten vlog nie będzie zbyt długi, taki trzydniowy. Starałam się jak najwięcej nagrać. Na Tamę jednak nie dopłynęliśmy, zabrakło mocy już w nogach. Później już się bardziej płynęło pod prąd troszeczkę, więc było o wiele, wiele ciężej. A na miejscu też nie za bardzo mogłam nagrywać, dlatego że była przed nami para, która cały czas praktycznie miała głośnik włączony i sobie słuchała muzyki. YouTube mi zablokował taki film z muzyką, więc tak. No ale dobra, ja się już na dzisiaj z wami żegnam. Życzę wam miłego, fajnego, spokojnego dnia. Mam nadzieję, że wam się wszystko podobało. My idziemy jeszcze do grilla, a jutro jeszcze gdzieś się wybierzemy. Także trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!